Od miesięcy przyglądamy się temu, jak rząd pracuje nad programem Kredyt na Start. Ostatni wniosek, który wysłaliśmy, dotyczył słynnego raportu. My zapytaliśmy o jego treść i o te badania. Dostaliśmy odpowiedź, którą sobie możecie przeczytać, która nie jest odpowiedzią na nasze pytania. Dopytujemy, chcemy zobaczyć dokładnie treść dokumentu, o którym mówił minister. To jest ciekawa sprawa, jak powstaje ten program i co się z nim dzieje. Druga rzecz, ostatnio została podana informacja, że stacje sanepidu zbadały bardzo dużo punktów w pasie nadmorskim. Wystąpiliśmy o te dane, jakie to były punkty. Dostaliśmy już częściowo odpowiedzi. Chcemy to nanieść na mapę, więc jeżeli ktoś chce nas wspomóc swoją pracą i nanieść te punkty na mapie, żeby było wiadomo, które to były punkty, co wynika z tych kontroli, zapraszamy do kontaktu z nami. 28-29 września zapraszamy z Lot Fanów i Fanek Jawności. To ważne wydarzenie co roku. Spotykamy się z ludźmi z całej Polski, rozmawiamy, co piszcze w Jawności, jakie są problemy, jakie przed nami wyzwania. Już z końcem sierpnia ruszają zapisy, więc pamiętajcie o tym, zapiszcie sobie 28-29 września. Spotykamy się i dyskutujemy o Jawności. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy przekazali nam swoje 1,5%. Dostaliśmy prawie 1,5 miliona, to jest ogromne wsparcie, dzięki któremu świadczymy poradnictwo, możemy wspierać Was w sądach, analizami, przyglądać się temu, jak powstaje prawo, a też myśleć o przyszłości, o Jawności. To jest ogromne od nas całego zespołu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska podziękowania dla Was wszystkich. Ogromna zastrzyk też energii i tego, że takiej myśli, że robimy kawał dobrej roboty, ale wszyscy tak naprawdę, bo bardzo dużo osób wspiera Jawność i też o nią dba. I ostatnia rzecz, już niedługo opublikujemy i pokażemy Wam, jak nagrywamy Okiem Watchdoga. Będzie krótki przewodnik po wszystkich lokalizacjach, z których ostatnio nagrywany był Okiem Watchdoga. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, pamiętajcie o nas i dobrego weekendu.